Siema, jestem Jędker, jestem u Borysa Kaltermana w zakładzie fryzjerskim. Zaraz pomoże mi ogarnąć mój Webster nieuczesany. Pogadamy trochę o różnych rzeczach. Oglądajcie. Czas się nie liczy i nieważne jest miejsce. Zawsze pamiętam, są rzeczy istotniejsze. Motorem tych zdarzeń jest miejskie. Jak ja bym chciał mieć na wywiadzie na swoim fotelu Jędkera, naprawdę, no jak ja bym chciał mieć Jędkera. Siemano, stary! Siema, stary, dzień dobry. Bardzo miło cię tutaj gościć na tym fotelu. Słuchaj, tyle osób już było, ale ty... Zaszczyt. Słuchaj, no zaszczyt. Ikona muzyczna, rapowa u mnie na fotelu. Wow. Ikona fryzjerstwa warszawskiego. Miło. Jakaś metamorfoza? No, myślę, że co? Zróbmy ze mnie panka. Panka, dobra, to wiesz, irokezę ci zrobimy na środek, nie? Żartuję. Myślę, że możesz mi coś doradzić. Ale powiedz, co ile się strzyżesz? Co jaki czas? Staram się trzymać krótkiego, wiesz, takiego dość żołnierza amerykańskiego. Aha. Ostatnio. Ale ta... Bo przygotowuję się, wiesz, do fajtu, więc muszę wyglądać tak, tak, wiesz, dość poważnie. Ale taka klatka zamknięta będzie czy otwarta? Wiesz, zależy jakie zwierzaki wpuszczą, no. Zobaczymy. Ale na bok, tak? To masz tą fryzurę na bok? Ja myślę, że tak się staram ją trzymać na bok, ale ona czasami, wiesz, wariuje, bo ja dużo się, wiele lat ciąłem maszynką samemu, co bardzo im nie pomogło rosnąć równo i w kierunku. Ale wiesz, o co chodzi? Bo tak każdemu też tłumaczę, klientowi na wywiadach też tłumaczę, że chodzi o synchronizację. Ja od razu widzę, że ty nie masz synchronizacji, czyli o co chodzi. Czyli te włosy, które są tutaj, no to jest punkt krótszy tutaj, nie? I tutaj one się wydłużają, nie? I tu od razu, przez to, że one, jak się na siebie patrzy, to ładnie wygląda, nie? To jest okej, spoko, ale nie ma synchronizacji, bo te włosy powinny być wyprowadzone jakby w sposób ten, że tu powinien być dłużej, a tutaj krócej, żeby one się lepiej układały. Więc skupimy się na tej stronie, tutaj. Czyli to będą obcięte, będą kompaktowo, wszyscy pytający jest kompaktowo. Kompaktowo oznacza tak jakby na płasko, na twardo, linia to oznacza kompaktowo. No i od tej zerówki pociśniemy. Myślę, wysoko tutaj zrobimy, tak gdzieś odtąd, tutaj tą zerówką. Fajnie, od zerówki wyciniemy i będzie git. Ma to sens. Dobra. Przygotowanie. Teraz mam taką nowoczesną pelerynkę. Merytoryczne przygotowanie jest. Wszystko wiem, technicznie. Ile kosztuje w Australii strzyżenie? Zależy, bo masz takie 10-dolarowe maszynkowe chip strzyżenie typowe. Ale masz też na Darlingtonie za 25 przy uniwerku. No. 25 dolców i to już jest taka bardzo normalna cena. A no proszę. Bez. Czyli co? Czyli zarobiłbyś? Tak, zarobiłbym. Wyżyłbyś? Tak, tak. Dużo kangurów w Australii? Więcej niż ludzi. Dwa razy. O. Ale powiedz, słuchaj, interesowałeś się teraz tą Australią, jak się paliła, czy nie? Oczywiście. To powiedz, bo na przykład ja widziałem różne teorie, spiskowe, niespiskowe i mówili, teraz dużo osób mówi, że ta Australia się nie paliła. Podobno Australia dopaliła się, ale paliła się tylko 1%, bo podobno się co rok pali Australia, tak? Jest oczywiście, tak samo jak z Kalifornią. Tylko, że nagonkę zrobili. Te gigantyczne pożary są od zawsze, no z tym, że w tym roku one rzeczywiście przeszły, wiesz, wszelakie możliwe granice i to nie jest tak, że to jest jakaś malutka rzecz, którą należy bagatelizować, no bo z racji tego, że zginęło za dużo zwierząt w tym roku, zginęło mnóstwo ludzi przede wszystkim, co się nie dzieje, bo... Ludzie ginęli, to tak, zginęło mnóstwo ludzi podczas tych pożarów, chyba z 18 osób. Stary, to nie są przelewki. Do tej pory jakoś ludzie potrafili, w sensie Australijczycy, z racji, że byli mega doświadczeni z tymi pożarami, oni potrafili z tym jakoś walczyć i jakoś je kontrolować na tyle, żeby tam rozprzestrzenianie terytorialne samego pożaru nie powodowało aż takich strat w ludziach czy w zwierzętach. Natomiast w tym roku, no, sytuacja przeszła, wiesz, wszelkie oczekiwania i niestety im się wymknęło spod kontroli. Dlatego fajnie, że ludzie się, wiesz, ja miałem przypadki, że mi mówili prywatnie ludzie, że chcieli zwijać manetle i lecieć do Australii, pomóc walczyć, ratować ludzi i zwierzęta. No wiesz. Ja widziałem te koala biedne, jak się tam paliła jakaś koala w ogóle, ale one się boją chyba koale normalnie, nie? Czy nie? Czy jak to jest, te koale się boją ludzi? Czy... Koali w ogóle nie zobaczysz. Kangury zobaczysz praktycznie wszędzie. Najczęściej niestety zobaczysz je martwe przy drodze,
Przez to, że one w nocy wychodzą, bo kangurów jest 50 milionów, ludzi w Australii jest 25 jedynie, więc jakby namnożyły się, jest dwa razy więcej niż ludzi kangurów i one nie mają gdzie się podziać przede wszystkim, żyją sobie na tej zimnej pustyni w nocy, a asfalt przez to, że jest gorąco, jest nagrzany, więc one idą do asfaltu i tam w nocy odpoczywają, gdzie ściągają je ciężarówki. I tak naprawdę jadąc przez Australię... Czy to taka sarna, jak u nas na przykład sarny wyskakują, to tam normalnie kangur ci wyskakują? Tak, jak najbardziej. Masz, wiesz, te wszystkie wielkie zęby na samochodzie, żeby zdjąć kangura, żeby on nie zdjął ciebie, tak? Także to jest hardkorowa akcja i leży bardzo dużo kangurów przy drogach, niestety już uderzonych przez samochody, które już nie żyją. I to jest bardzo smutne, jak się jedzie, podróżuje. Teraz wyglądam jak Wolverine. Tak, jeszcze jakbyś miał brodę, pocieli to. Tak, jeszcze nie było. Albo już jakby takie zrobimy taką tego. Ciekawe. Także Australia, wiesz, no, ma swoje plusy zdecydowane, ale ma też mnóstwo minusów, o których ludzie sobie nie zdają sprawy. A jak jest? Bo tam jest dużo pająków chyba też, nie? Takich jakby... Pająków jest najwięcej i najbardziej śmiercionośne. Te arkaidy, czyli Funnel Web i Sydney Funnel Web, najbardziej trujące. A w tym roku po tych pożarach nastąpiła chwila jakiejś wilgoci i idzie największa fala arkaidów w historii. Teraz czytałem ostatnio. Także będzie wysyp tych najbardziej śmiercionośnych pająków. A to węże? Są węże. Brown snake jest najbardziej deadly z tych wszystkich. Ale kobra jest chyba najbardziej jadowita, nie? Nie, no brown snake. Brown snake to jest taki, którego nie chcesz spotkać w Australii bardzo. A to jest chyba dziarę węża, nie? Coś, nie? Mam kobrę. Kobra, mam kobrę królewską. Ja też mam kobrę, wiesz, ty? No. Spoko, pokaż. Ekstra. Pozdrów Agiel. No. Nice one. Nice one. Nie słyszałem o tym wężu. Nie? No, także brown snake jest mega killerem, jeśli chodzi o australijską... australijski burz. To strach tam mieszkać w ogóle, powiem ci. Właśnie taka opinia dziwna jakaś panuje, ale tak naprawdę w miastach to wiesz, to tak jak... W Warszawie widzisz tutaj groźne niedźwiedzie, nie wiem, czy... No dziki pod Wisłą były. Czy też jakieś rośliny deadly, czy... Dobra. Nie ma. Umyliśmy głowę, moja siostra traciła moją głowę, Julka. Spoko. No i zrobiliśmy podział i szczerzymy dalej. Dobra, słuchajcie, za kamerami było kamer, to się dowiedziałem o tym, że Jentker grał w piłkę nożną. Ja pamiętam grę wcześniej, że też prosto, miała taka różna prosto, a powiedz coś o tej Legii, jak to było w ogóle? No, poszedłem sam. Miałem, nie wiem ile, 15, 14 czy 13 lat. No. Usłyszeliśmy ze znajomym gdzieś tam z podstawówki, z Marcinkiem, że Legia prowadzi zapisy, poszliśmy i nas przyjęli. I graliśmy chyba cały sezon jako trampkarze, tak? To byli trampkarze młodsi. Tak? Tak, byłem trampkarzem młodszym Legii, po czym po roku poszedłem do gwardii, bo miałem bliżej na treningi, to tutaj na Racławickiej, na Mokotowie i tam grałem 2 lata jeszcze w piłę, tak do momentu jak się Zipskład tak naprawdę zaczął. No, to ja grałem cały czas regularnie, wiesz, trenowałem piłkę nożną przez 3 lata. A z tym prosto drużyną jak to było? Ile graliście tam sezonów? A prosto graliśmy chyba 1 albo 2 sezony. No co ciekawe, Sylwek Patejuk dla nas grał, który później poszedł pod Beskidzia w tej prosto drużynie. To w ogóle pamiętam, że bardzo mi pomógł raz, że Sokół, że w ogóle nam się zgodził jako prosto sygnować drużynę. A dwa, że wymyśliliśmy to wszystko z Jaźwą, z Zip Składu. I Jaźwa był bramkarzem głównym, ja byłem tam powiedzmy jokerem, napastnikiem, bądź też napastnikiem, a cała ekipa to byli ludzie z Sępa Ursynów, wiesz, utalentowane dzieciaki ze streetów, ze Służewca. A to, co żeśmy tam... Pono i Wilku nie grali z nami w tej drużynie. Ale chyba... nie, bo ja mam zdjęcie na kompie, na starym komputerze, na starym laptopie. To teraz mam. Już ci mówię, skąd masz zdjęcie? Zdjęcie masz z Hip Hop Active, z imprezy w Częstochowie, która się odbyła, z meczu Raperzy kontra Księża. Po raz pierwszy, tak, z księżmi żeśmy grali, czy z księżami, nie wiem jak to tam powiedzieć gramatycznie. Z księciuniami, że tak powiem, z Lewandowej Góry, z Jasnej, przepraszam. No i co? I to był taki mecz charytatywny, graliśmy dla dzieciaków. To była taka impreza podczas Reebok Hip Hop Tour. Była zorganizowany oddzielny mecz.
oddzielny koncert i cały dochód z tego szedł na kolonie dla dzieciaków z biednych rodzin częstochowskich. Czyli ten autobus Reebok Hip Hop Tour zawoził was na mecz, tak? Zawoził nas na koncerty, ale też zawiózł nas na ten mecz kiedyś. No i to, słuchaj, tak się potoczyło, że były 4 tego edycje chyba. Także tam dużo dobrego powstało. Nie no, już później się rozwinęło, że byli cukiernicy częstochowscy. Pamiętam, że była drużyna, którą wystawiła MTV. Wyobraź sobie, MTV, jeszcze stacja Viva wystawiła swoją drużynę. Także to się tam zrobiło takie dość medialne. Bokserzy, mistrzowie świata nasi, którzy przyjeżdżali tam w składzie naprawdę konkretnym z Proksą, z Włodarczykiem, z Albertem Sosnowskim. Także wiesz, takie konkretne persony bokserskie grały jako ekipa bokserów. No było tam parę fajnych drużyn i w końcu się to rozwinęło. Graliśmy na jakiejś sali takiej, na takiej dużej hali w Częstochowie. Z trybunami, ze wszystkim. Show. No, ej, czekaj, a powiedziałeś Viva teraz, nie? Mhm. Ten, co tam Cię widziałem, z wszystkimi raperami, co jest ten utwór taki, że było normalnie, tak? To było właśnie Komety, to było Viva, czy to było wtedy? Komety to były Viva, tak? Nagrody, tak, tak. To były nagrody przemysłu, że tak powiem, niemieckiej telewizji. Dobra, słuchaj, teraz polskiej. Pytanie. Słuchasz tak zwanego rapu, nie chcę mówić nowej szkoły, tylko rapu teraźniejszego, co teraz jest. Słuchasz teraz jakichś nowych, młodych graczy? No, jak im ktoś coś podeśle, to naturalnie, wiesz, no też mając te media społecznościowe, gdzieś tam ci to wyskakuje, jakieś premierki, coś, no tak, no coś tam gdzieś czasami zahuczy. No dobra, że robimy tak teścik. Ale nie wszystkie, że tak powiem i nie bardzo staram się skoncentrować. To robimy test, Reto, wiesz test? Reto, słyszałem ksywkę, widziałem gdzieś nawet. Oki? Oki nie. Czerwin? Czerwin? No. Pierwsze słyszę. Czerwin to był od bonusa RPK. Okej, bonus RPK znam. Słyszałem, no ciężko, żeby nie. No. Myślę. Kury? Kury nie. ZH? ZH nie. Siles? Na N. Ups. No to... Czyli dużo prac domowych. No, a Chill Wagon to jest też? Chill Wagon to jest grupa Boryksona chyba, tak? Z Żabsonem. Tak, z tego, co się orientuje. Tak. Między innymi. A Kizo? Okay. Bo tam Kizo też jest. Kizo to jest skity klapki, które tak. Bardzo lubię. No, zajebista piosenka. O kawę też? Nie, no Kizo i kawę. Tak, no to świetni są. Naprawdę, tych dwóch koleżków mają propsy u mnie. No mega. Za skity klapki. Zdecydowanie. Mnóstwo dystansu czuję u nich. A Frosty Reggae? Frosty Reggae też mi coś mówi, ale nie słuchałem chyba. Ale tak, zdecydowanie znam ksywki. A Wastoja, dobra, ostatnio już Wastoja. Wactoja. No, Waco, to tak, ale Wactoja nie. Coś, ale patrz, refleks. Tak. To się nazywa. Dobra, no to okej, okay, to tyle już wiem. Dobra, powiedz mi teraz taką akcję. Utwór Zipping. Zipping? Zipping, no. Wow. Jak go wspominasz, bo to jest taki klasyk, w ogóle kamerka kręcona, tak jakby taka jakość. Widzę, że to było kręcone wiele lat temu. Jak to wspominasz w ogóle te czasy zippingu? Zastanawiam się, czyj był beat, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Zaskocz mnie, jeżeli wiesz, kto był producentem tej muzy. Może Volt z zippami? Ja tylko wiem, tak to wygląda, czyli Waco, tak? Okej, tak to wygląda, zrobił Waco, natomiast możliwe, że tam był Volt z zippami. Tak? No to był pierwszy teledysk, jaki żeśmy postanowili kręcić. Tak chyba na freestylu w ogóle, wiesz. Na zasadzie zbiór ludzików, jest kamera, no to kręcimy, no to już. I to tyle, tak? Każdy tam z raperów, pamiętał, przygotował chyba jakieś swoje spoty, na których chciał się pojawić. Coś takiego mi się zdaje, że było. Że generalnie mieliśmy wolność pokazania swoich, wiesz, ważnych dla nas miejsc. A na przykład utwór Jeszcze Będzie Czas, na przykład, to tam jest w ogóle utwór motywujący. I tam to na przykład też wywarł w moim życiu, że takie mnie motywuje bardzo. I tak samo słuchałem właśnie te Halabardy, nie? I tam było tam Filipiny, nie rób takiej miny. I tak sobie może mówię, kiedyś chciałbym jechać na Filipiny. Nie byłem na Filipinach. A ja byłem. Polecam. No, jeżeli nie byłeś, to bardzo polecam. Też był. I też polecasz? Raczej. Filipiny, super spot, zajebisty spot. Kawałek Jeszcze Będzie Czas to na przykład Karton, to producent zapomniany, który w tym roku, słuchaj, postanowił wydać swój album producencki. I pomagam mu tam od kilku dni z racji tego zamieszania i że dużo ludzi się do mnie... O, przy wielu projektach właśnie waszych?
O, no, przy pierwszych dwóch albumach WWO bardzo dużo pomógł, no i właśnie wyprodukował chyba najbardziej znane tam hity z pierwszej płyty, no, czyli Jeszcze będzie czas i Halabardy. Natomiast na drugiej płycie robił chyba Interesy. A, coś takiego. Teraz już mówię, ty miałeś taką płytę właśnie sokowe, właśnie jak to była chyba z tymi maskami, z tymi babkami takimi. No to trzecia, była, czwarta. Jedna płyta twoja, nie? Tak, bo to były dwie płyty jednego dnia. Postanowiliśmy sobie wydać. Ja. No tak, to, że wydamy zamiast jednej po prostu. Dobra. No i rzeczywiście nagraliśmy dwie różne płyty, z czego jednej był executive Wojtek, drugiej byłem executive ja, no, standardowo. No, może nie standardowo, jak na tamte czasy. O, może w ten sposób. Ale na przykład moje, na przykład, wiesz, to ja, wiesz, jestem fanem rapu, słucham, wiesz, sprawdzam wszystko od czaję 4 lat. Mm-hmm. I na przykład powiem ci z tym właśnie Wojtkiem Sokołem, poruszę Wojtka Sokoła, że wiele osób tam cię hejtowało, jechało za, właśnie za Zodiak, ale ten Wojtek Sokół zawsze jakoś z tobą był chyba, nie? Jakoś chyba... No tak naprawdę, nigdy nie było między nami jakichś mega kwasów. On najbardziej nigdy nic nie mówił chyba, nie? No był zdystansowany zawsze. No chyba się tak jako kolega o to chodzi, bo wiesz, bo jakby też mam kolegów, których nie wiem co by się wydarzyło, jak ich cenię i lubię na przykład, to dalej będę się z nimi kolegował i lubił. Nawet jeżeli miałbyś polemizować z nimi, tak, no bo to tak wygląda, że Wojtek sobie tam polemizował do pewnych rzeczy, tak, mówił pewne rzeczy, ale nie ubliżał jak cała reszta, więc to też jakby wiesz, no zmieniło bardzo wiele, bo my się znamy wiele lat, więc też idzie jakieś tam zamieszanie. Ile miejsc lat się poznaliście? Coś tak ty młodeś 3 lata? No myślę, że w 90, kurczę, nie wiem, 6, 5 gdzieś tam, no to mieliśmy, wiesz, bardzo mało lat, mniej niż 20, no byliśmy jeszcze szczyle. Natomiast do tej pory trzymamy kontakt ze sobą. No, wczoraj się odzywał, że ma jakąś dla mnie pomoc, oferuje w sensie prawniczym, żeby ogarnąć moją sytuację długów, więc za co jestem mega wdzięczny. Co tam, widzieliśmy się w grudniu, czy nie, w listopadzie jeszcze, jak ja mieszkałem w Amsterdamie, widzieliśmy się, jak on grał koncert na hip-hop festiwalu. No to wiesz, dzień wcześniej żeśmy poszli sobie na obiad, rozmawialiśmy normalnie, także i wiesz, spotkanie nie ma żadnego kwasa między nami, jakiegoś gigantycznego absolutnie, tylko to jest nakręcony z latami, jakiś wiesz, kosmiczny, głuchy telefon bezsensowny, ale tak naprawdę nie nakręcony ani przez niego, ani przeze mnie, tylko przez jakichś ludzi, którzy wiesz, szukają może jakiejś sensacji, no. A to, że się WWO w pewnym momencie skończyło, że ja musiałem wyjechać, bo tak chciałem za granicę, bo wiesz, bo poznałem dziewczynę i to chyba jest naturalne, że facet, wiesz, idzie po swoje. I teraz tak? Twoją żoną? Nie, ale jest matką mojej córki. Taka sytuacja. Ale widziałem, że wasze spotkanie na tym Placu Konstytucji, widziałem, wszystkie zipy tam siedzą, nie? Tam też widziałem. No mieliśmy spotkanie, jak wróciłem z Australii, tak. Tak, i ten zdjęcie, powitali mnie elegancko. Wszyscy mówili, zobacz, z Zintkernem spotkanie. Tam. No powitali mnie chłopaki elegancko, także wiesz, no cały czas trzymamy jakiś tam, gdzieś tam jakiś kontakt, chcąc nie chcąc, no bo jesteśmy, wiesz, gdzieś powiązani, związani. Widziałem się z Ponem, typu, nie wiem, synem Al Capone, 3 dni temu dosłownie, jak nagrywał jakiś numer w studio, gdzie ja trafiłem przypadkiem, bo też nie celowałem, żeby dotrzeć do studio, no ale akurat trafiłem do znajomego, a on ma studio, a akurat w tym studio pracuje Pono i robi swoje utwory. Więc siedzieliśmy sobie przy herbacie, rozmawialiśmy o starych czasach, ciekawostkach, śmieszkach, wiesz, normalnie. Fu nie widziałem bardzo, chyba najdłużej ze wszystkich zipów, bo go nie było na tym spotkaniu, wiesz. No, pewnie miał jakiś busy day. To jest doświadczenie, które się zdobywa. Ile rzeczy byś ci zmienił, tak? Dobrze, panie Jankerze, już prawie jest obcięty, tylko ten bok. I już jesteś ostrzyżony. No cóż, panie Borysie, no bardzo, bardzo elegancko to zaczyna wyglądać. I pasta jeszcze będzie potem na koniec. Bez basta. Pasta. Nie ma basta, jest pasta. Dobra, słuchaj, to teraz może tak, wiesz, jak redaktor typowy na przykład teraz powiem, jakieś może plany wydawnicze teraz, jakieś pan ma? Czy... A, książkę. Już prawie piszę. Prawie skończyłem pisać. Ale książkę. Sam? Sam kompletnie, tymi palcyma, tymi ręcyma, że tak powiem. Czyli ręczna, nie w PDF-ie, tylko tak? No tak trochę czasami nawet i bywało, że pisałem na zwykłej kartce, pisałem na telefonach, ze 20 różnych klawiaturach. Później bardzo ciężko to było wszystko ogarnąć, ten rozgardiarz, ale się wziąłem za to jakieś pół roku temu i tak powoli się zaczyna wyłaniać z tego całość. Około 250 stronic z pewnych szalonych historii, wiesz, takich niekoniecznie znanych, powiedzmy z show biznesu, ale też z mojego życia, kiedy nie uczestniczyłem w muzyce i generalnie też, aha, kiedy uczestniczyłem w muzyce, no kilka rzeczy,
niewyjaśnionych, myślę, takich właśnie typu, wiesz, kwestia piosenki w aucie, czy tam paru innych rzeczy, które nie wszyscy do końca to kminią, jak to było, co raz to było, na żywo w aucie. Dlaczego to się raz skończyło. Pięć. No. Ja też. Ponownie na koncert i właśnie Sokół mówił, że nie gra tego, ale zagrali po prostu. Można. A ile razy w książce użyłeś słowo na przykład rap, albo na przykład dwa słowa hip-hop na przykład? Myślę, że dużo razy, bardzo, że to będzie tam, wiesz, tych zakulisowych starych historii mnóstwo takich, co może zainteresuje naszą szanowną publiczność, czytelników. No ale na przykład teraz mówię, też wiem o tym, że płyty wydajesz i napisałeś gdzieś tam, że po śmierci dopiero one wyjdą. Jak to w ogóle? Znaczy, to, wiesz, ja mam dwie niewydane płyty z 2008 i 2011. No. No tak sobie, wiesz, no z dystansem zażartowałem, że może wyjdą, ale pośmiertnie, z racji tego, że X, 10. płyta zapowiedziana, po czym, wiesz, no oficjalnie zakończyłem karierę, także też nie będę robił z siebie, wiesz, Lecha Rocha Pawlaka i jutro wracał na tą scenę, natomiast chcę robić swoje, czyli wydać książkę, chcę wiesz, przejść swobodnie do klatki do Fame MMA i wyjaśnić wujkowi pewne rzeczy. Mnie się napierdało, tak? Jeżeli, wiesz, włodarze federacji się jakby z nami dogadają, no bo rozumiem, że wujek też jest zainteresowany tą walką, skoro temat... No walczył z Arabem. Skoro temat nie ucichł. No widziałem, jak uciekał, raczej niż walczył. Wolałbym, żeby ze mną normalnie wyszedł i stanął, wiesz, do normalnej walki. A ty walczyłeś kiedyś, czy nie? W sensie... Miałem okazję coś tam kiedyś tam, ale tak naprawdę nie jestem żadnym fighterem i dlatego też chcę to zaznaczyć, że nie mam się za żadnego fajtera. Jestem w stanie się oczywiście przygotować jak najbardziej do takiego starcia i to starcie jest nie bez powodu, bo uważam, że gdzieś tam się wujek zapędził w swoich ocenach, które wygłaszał jako dziennikarz szczególnie właśnie to, co mój spin doktor, czyli Wielki Czarny, twierdzi. No to się zgadzam z nim jak najbardziej, czyli to, że powiedział, że Jędker nie zasługuje na drugą szansę, bo uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę i nie ma takiej osoby, której możesz taką szansę odmówić, a tym bardziej on jako, wiesz, dziennikarz powinien bardzo, bardzo uważać na to, co mówi i swoimi słowami nie powodować takich rzeczy, a skoro to powiedział, no to spowodował widocznie jakąś, jest akcja, jest interakcja, no i generalnie... Czyli jest prawdziwy spór, tak? Bo generalnie wywołałem mu solówę, no, w MMA, no i zobaczymy, no, jest duża szansa na to, że... Ale wcześniej jakoś trzymaliście razem kiedyś, dawno temu, czy mieliście jakieś no, dobre dawałem mu kiedyś parę wywiadów, ale oprócz tego to no nie, no, jeszcze kiedyś studiowałem reklamę, w szkole reklamy, która była w telewizji Viva, gdzie on zaczynał karierę jako... Gdzie on zaczynał w Rap Kanciapie karierę swoją dziennikarską. No to gdzieś tam raz czy dwa razy się pojawiłem. Poza tym ta nasza szkoła funkcjonowała drzwi w drzwi z tą telewizją, więc gdzieś tam żeśmy się przecinali wcześniej na jakichś imprezach za młodu, a później zupełnie nie, z racji, że ja go nigdy nie traktowałem jako rapera, ani też jako jakiegoś, wiesz, uzdolnionego freestyle'owca. Jak słyszysz, wiesz, co tydzień ten sam freestyle, no to nie uznajesz tego jako freestyle przede wszystkim. No a jako raper, no to chyba wiecie, co osiągnął i co zrobił. No, chyba spełnił się jako dziennikarz bardziej, ale też nie do końca, a może już się tak bardzo poczuł, że właśnie zapomniał kontrolować to, o czym mówi. No, okej. Zabronił mi wejścia jako, wiesz, jako wielki strażnik polskiej sceny na scenę, ale to raczej nie on mi tego zabronił, bo z tego, co się orientuję, nie ma za dużej władzy na scenie. Natomiast mówię, no zagalopował się, mówiąc, że ja nie zasługuję na drugą szansę i dlatego, jeżeli będę mógł, to go spotkam i mu to wyjaśnię w służewieckim stylu, po prostu, no, starym ulicznym. To jest SLD, tak? SLZ, moja dzielnia, tak. Wtedy chyba jest, nie? Z SND, tak? Czy nie? SND, a SLZ to różnica. Jak to jest? Czekaj, no. SND jest nad Dolinką, tak? Tak, tak. A SLZ Służewiec Przemysłowy, czyli tam, gdzie teraz powstał Mordor. Wszystko po... Gdzie? Wszystko po wschodniej stronie... Wszystko po wschodniej stronie ulicy Puławskiej, od wyścigów na północ, to jest SLZ. Czyli Służewiec. Stary Służewiec Przemysłowy. Kojarzysz? No tak. Kinokadr,
Włodek, Pono stamtąd jest, ja stamtąd jestem, chudy Hazidi, sąsiad z drugiej strony rzeki. A SND to jest nie? Czyli służę a SND Dolinką? Służew nad Dolinką, który jest po drugiej stronie Puławskiej. Dokładnie. Zawsze jest wtedy, tak? Nie, no wtedy chyba był z Mokotowa, mi się tak? wydaje. On gdzieś tam mieszkał na Mokotowie, kawałek wyżej przy Królikarni. Tak, coś. Ale to wiesz, za starych czasów. Też się nigdy z nim nie bujałem, nie trzymałem, więc też nie byliśmy jakimiś kumplami wielkimi z TED. No ale zobacz, proszę tego ciekawostka, teraz mi się też urodziło coś w głowie. Zobacz, ciebie pojechali wtedy wszyscy o tego właśnie, w aucie, nie w aucie, ale ten Zotek najbardziej. Ale zobacz, jakbyś teraz zrobił tą muzykę, nie? Teraz to by nie było takie pojazdy. Nie jesteś jedynym, który taką ale sugestię zapodaje. W tych czasach. Czyli, nie? Że w jakim kierunku wyewoluowała scena. Tak. Czyli co, no prekursorstwo no niestety kosztuje, widzisz. No, w naszym kraju kosztuje tyle, że dużo, dość kosztuje. Ale ja się zdecydowałem, mimo że mi mówiono, że za wcześnie to wydajesz, ale ja nie potrafię, stary. Mój styl artystyczny jest taki, że jeżeli coś urodzę, to nie rodzę tego do szuflady, nie rodzę tego do szuflady na 15 lat, a później to wyrzucę, bo to odniesie sukces. Ja czułem potrzebę wyrzucenia wtedy i wyrzuciłem to wtedy, no. I ale wiesz co, to może jeszcze inaczej. Poniosłem konsekwencje, no. Nie, bo dużo osób ciebie właśnie wtedy, mówię, taka ikona właśnie, że WWO, Zipsko, Zipskład i że zrobił taką muzykę właśnie. O to dużo osób mówiło, że, no, ale że, wtedy nie też, mogłeś, że nie mogłeś. Jakby, nie? Wtedy też mało ludzi skumało, że urodziło mi się dziecko, a pewna wytwórnia, ważna dla mnie wówczas, odrzuciła mój drugi solowy album, nie wiadomo dlaczego, który robiłem z Czarnym z Hi-Fi Bandy. Aha. I następnego dnia z malutką córeczką na kolanach napisałem Zodiaka na melanżu. O tak, pyk. Bo stwierdziłem, że coś tutaj nie gra. Wiesz, ja też wróciłem wtedy z Anglii po 3 latach i miałem gotową płytę, chciałem coś robić, tym bardziej, że miałem, wiesz, super motywację, no bo świeżutko urodzone moje malutkie dziecko na rękach, więc wiesz, no to facet ma niesamowitą wtedy motywację, a tu nagle ktoś mi podcina skrzydła i mówi, że nie, ta płyta to nie, bo komuś się nie chciało jej posłuchać w ogóle, jakieś takie rzeczy do mnie doszły. Okej, okay. Wiesz, tym bardziej, że z Czarnym z Hi-Fi Bandy, no, który jest naprawdę kumatym producentem, zrobiliśmy kawał dobrej roboty wtedy. I ta płyta gdzieś sobie poszła bokiem, nikt jej nie chciał, jakby w mojej sytuacji nie udało mi się tego ruszyć. No i ja musiałem coś zrobić, żeby widzieć kontynuację tego, że ja robię coś, wiesz, dla przyszłości mojego dziecka, tak? Że ja jestem w stanie jako facet udźwignąć utrzymanie rodziny i tak dalej. I jakby gdzieś tam ta znajomość z Robertem M, gdzieś te jego bity takie, wiesz, gdzieś to, że napisałem w aucie z Sokołem i z Pono i z Robertem w Nowym Jorku i że wykonywałem to w aucie jako pierwszy, pasta wiesz, pasta, bez basta. Gdzieś to mi dało pomysł, że razem z Robertem możemy zrobić grupę pod tytułem Monopol na rozpierdol. No i z czasem się zrobiło z tego tak, że ten na rozpierdol zostało ucięte i został tylko Monopol. No a taka była historia, no cóż ci będę ściemniał. A da się jednym kawałkiem zarobić Fujsiana? Na twoim przykładzie teraz mówię. Na pewno się da, oczywiście, że się da. Jeżeli się nie ma, wiesz, poblokowanych kont za X-u, Stoartu, jakimiś mega zajęciami komorniczymi, no to chociażby słyszałem, że Gawliński kiedyś z Baśki jednego roku z samego za X-u wyciągnął ze 2 duże bańki. No to sobie sam odpowiedz, czy się da zarobić na jednej piosence, czy nie. A ty zarobiłeś? No powiedzmy, wiesz, za tamtych czasów na Monopolu niestety nie zarabialiśmy takich pieniędzy. Ani też za czasów, kiedy WWO miało żarcie, nie udało nam się wtedy wyśrubować jakichś tam tych stawek, żeby gigantyczne pieniądze zarabiać. No, zarabialiśmy na pewno dobrze, jak na tamte czasy, natomiast ja miałem, wiesz, później takie perturbacje w życiu, że te pieniądze straciłem. Nie z hazardu i nie z powodów zdrowotnych, ale komuś musiałem pomóc po prostu i te całe pieniądze oddałem, wiesz, o tak. No czaję. Nie były aż tak istotne dla mnie, jak pewne inne ważne aspekty życia. Lakierek i koniec, no? Lakierek, ale wygląda zawodowo. No dobra, ostatnie wejście u Borysa. Fryzurka gotowa, mogę wyskakiwać stąd. Dziękuję wielka, Borys. Naprawdę subskrybujcie kanał tego świrusa, bo robi dobrą robotę. Przedwojenna fryzura u Jentkera. Jest setek tysięcy sprzedanych egzemplarzy w Polsce. Lubi ten, kto o tym marzy, proste.